co to jest to zielone? To jest rekuperator. To jest urządzenie, które pozwala nam na odzysk ciepła z wentylowanego powietrza. Czyli kiedy wyrzucamy to takie już nasze wyoddychane, zaśmierdziałe powietrze na zewnątrz, żeby pobrać świeże, to uwaga, to ciepłe ogrzewa to chłodne, które wchodzi do środka. Czyli wywalamy... Przez to ciepłe, okej, dobra. To rozumiem. Ciepłe, które wywalamy na zewnątrz, w drodze do wywalania, ogrzewa to chłodne, które wchodzi do środka. I tam jest taki fantastyczny wymiennik ciepła, który to wszystko za nas robi. Dobrze, najważniejsze pytanie. Pogadaliśmy dosyć długo. Kasa. Proszę pana, dokładnie. Ile to kosztuje? Zaczynamy od kosztu budy, czyli z tego, z czego jest zbudowany dom. Mówimy tutaj o ścianach, o stropie dachowym, podłodze. To jest koszt 110 tysięcy złotych. Do tego dochodzi koszt urządzeń. Mówiliśmy tam o pompie ciepła na dole, rekuperator, potem mamy pompę centralę wody użytkowej, czyli tą ciepłą wodę, którą się musimy tam myć. Zestaw tego to jest około 25 tysięcy wraz z montażem. Czyli 135 już mamy. Tak, i dodajemy fotowoltaikę. I tutaj w zależności od wielkości, od tego, czy będzie was dwójka, czy samemu, czy dużo, czy mało czasu będziecie spędzali w budynku, średnio około 300 tysięcy złotych. I mamy dwa koszty, których w momencie, kiedy oferujemy ten budynek, nie wiemy. Nie wiemy, co masz na działce, jaki grunt i ile będzie nas kosztowało posadowienie tego budynku, tak zwane fundamentowanie. No i tutaj w zależności od działki, to może być od 8 do 20 tysięcy złotych i nie wiemy, co twoja gmina nam pozwoli na położenie na ścianach. Tynk, czy właśnie drewno, czy blacha, czy pokrycie blachą dachu, czy blachodachówką. Czyli za 200 tysięcy, tak plus minus, jestem w stanie postawić dom na wiele, wiele lat, za który tak naprawdę nie będę musiała płacić. Zgadza się. To właśnie jest nasza misja, żeby nie tylko postawić budynek w racjonalnych pieniądzach, no bo powiedzmy sobie, to jest właśnie te 4000 z metra kwadratowego powierzchni użytkowo-mieszkaniowej, ale także ten budynek będzie oszczędzał ci rocznie około 4000 zł, które zostaje w twojej kieszeni. Pięknie.